Natalia, dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. Jesteśmy na pokazie MMC. Ja tutaj zauważyłam, że towarzyszy Tobie ukochana siostra. Jakie Wy macie relacje? Bardzo dobre, przyjaźnimy się i jak są takie fajne okoliczności jak ta dzisiejsza, to lubimy bywać na nich razem. Wy też razem koncertujecie, prawda? Tak, tak, zgadza się. Okej, czy twoja siostra też planuje tutaj zawojować polskie ścianki na salonach? Myślę, że planuje zawojować polskie sceny bardziej niż polskie ścianki, więc za to bardzo trzymam kciuki. Natalia, powiedziałeś, że też jest z tobą przyjaciółka i siostra. Siostrę zapewne też traktujesz jak przyjaciółkę. Tak. Czy przyjaźń w show biznesie istnieje? Tak, ja to wielokrotnie już mówiłam, uważam, że tak. Mam masę znajomych właśnie z tego naszego show biznesowego świata. Mam masę, no może nie masę, ale mam też przyjaciół z show biznesu. Tutaj nie sposób chyba nie nawiązywać takich relacji, bo my się bardzo często mijamy. Ten świat jest ostatecznie, ten rynek polski jest dość mały, więc mamy dużo okazji, żeby się mijać, żeby te więzi zacieśniać. I więc ja mam bardzo dużo takich dobrych, ciepłych relacji w show biznesie. Natalia, mi się to też podoba w twojej działalności, oprócz oczywiście działalności muzycznej, że potrafisz oddzielić prywatę od tego świata ściankowego. Czy masz jakąś receptę na to, jak właśnie zachować i związek z dala od blasku fleszy i też te przyjaźnie medialne? Ja po prostu wypowiadam się do tego momentu, do którego uważam, że to jest potrzebne, słuszne, że ma to jakieś wytłumaczenie i że coś za tym idzie. Jakby. No nie, że jakoś ja się nad tym nie zastanawiam, to jest u mnie bardzo naturalne. No nie czuję potrzeby dzielenia się każdym śniadaniem, każdą minutą spędzonego, mojego życia spędzonego z osobami bliskimi, zwłaszcza jak się ma właśnie jak się ma relację jakąś z osobami, które też są popularne, no to zainteresowanie jest zawsze razy trzy. Ja tego nie lubię podsycać po prostu, bo wtedy tego życia takiego intymnego, prywatnego nie ma się już w ogóle na co dzień, a ja bardzo, bardzo bym tego nie chciała. A gdzie jest ta taka maksymalna granica u ciebie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja to robię intuicyjnie, wiesz? Po prostu nie lubię podsycać, nie lubię takiej sztucznej, taniej kontrowersji. Staram się, jeżeli jest jakikolwiek szum i zamieszanie wokół mojej osoby, to zależy mi na tym, żeby to było jednak związane z muzyką. Czyli ścianka z partnerem hot or not? Dla mnie not, ale jeżeli dla kogoś hot, totalnie to szanuję.